Witam na kulinarnym szlaku województwa opolskiego. Dziś odwiedzamy miasto, które korzeniami sięga średniowiecza, a buty produkuje się tu od zawsze. Ale nie po buty tu przyjechaliśmy. Dziś na talerzu śląskie niebo. Witajcie w Krapkowicach. Opolski Bifi zaprasza. Krapkowice to kolejny przystanek na naszym kulinarnym szlaku, gdzie smakujemy potrawy przygotowywane według tradycyjnych, często rodzinnych przepisów. A składniki pochodzą od lokalnych, sprawdzonych dostawców. Dziś odwiedzimy młyn, zamkowy młyn. Co prawda mąki się tutaj nie robi, ale za to przyrządza się wyśmienite, lokalne i regionalne specjały. Kto za tym stoi? On, szef kuchni w restauracji Zamkowy Młyn. Arkadiusz Chwałek. W kuchni od 14 lat. Wcześniej był mechanikiem samochodowym. Jego specjalność to kuchnia polska i wędzenie. W kuchni nie lubi tępych noży, ale za to uwielbia talerz. Miłośnik dobrej polskiej kuchni. Restauracja słynie z kultowych żeberek barbecue, wędzonych przez wiele godzin w dymie drewna owocowego, a wcześniej marnowanych w autorskiej mieszance przypraw. Sama restauracja zachwyca swoim rustykalnym wnętrzem i atmosferą, ale dziś żeberek nie będzie. Jesteśmy w restauracji Zamkowy Młyn, właśnie czekamy na szefa kuchni, który przybędzie z daniem głównym, co prawda nie gotowym, ale zaraz je będziemy robić. Halo Arku, halo Arku. Witam serdecznie. Spóźniłeś się. No. Nasze mięso było 12-godzinnej solące, także już jest gotowe do dalszej obróbki. Czyli 12 godzin ten schab, bo to schab? Schab, tak, oczywiście. Leżakował w solance? W solance. A w jakim celu? 3%. Co solanka daje? Kruszeje mięso i daje posmak słonego. Jako kucharz amator mam także swój nóż szefa kuchni. Mały ten nożyk. No mały, ale ostry. Faktycznie. Da radę? Da radę, oczywiście. Dobrze, to co dzisiaj w menu? Potrawą, którą dzisiaj przygotujemy, to nazywa się to potrawa Śląskie Niebo. O, ładnie się nazywa. Bardzo ładnie. To danie składa się ze schabu, z suszonych owoców, śliwka, morela, kluski śląskiej i modrą kapustą wykończymy na końcu. Teraz zawiniemy go sobie i przejdziemy z nim do wędzarni. Dobrze, no to co? Ja też mogę? Oczywiście, proszę bardzo. To ja wezmę ten mniejszy, żeby... Dobra, tutaj go... I co, tak go zawijamy jakoś? Tak, tak. Zdajemy. Aha. To jedno mięsko, jedno na razie położymy sobie. Proszę bardzo. I teraz sobie zrobimy go w rulon. A, zawiniemy. Jest gotowe do przeniesienia za chwilę do wędzarni. Dobrze, no to teraz może ja mogę? Jasne. Okej. Okay. Folia. Chodzi o nadanie formy, kształtu temu mięsu. To mięso teraz ma przypominać rolady. Dokładnie. Okej. Okay. Cyk, cyk. Tak może być? Tak. No proszę, super. Udało się. I mięsko gotowe do uwędzenia. Jesteśmy w miejscu, które dla restauracji Zamkowy Młyn jest bardzo ważne, a to miejsce to wędzarnia. Dlaczego? Dlatego, że większość naszych dań, które mamy w naszym menu, właśnie przechodzi proces wędzenia, obróbki, no i później trafiają na talerze naszych klientów. Czyli to jest taka część składowa, tak? Tak, to jest część składowa, ten proces zaczyna się odtąd, kończy się na kuchni i na talerzu. My wcześniej przygotowaliśmy tutaj dwa ruloniki schabu i co, teraz wędrują do wędzarni? Tak, oczywiście, jak dasz radę, no, to możemy spróbować. Jak kucharz amator, to się, musisz mnie poinstruować, co z tym powkładam? Tak, otworzymy sobie teraz wędzarnię i ułożymy na półeczkę na... Proszę bardzo, tutaj na górę? Tak, na górę, proszę. Tak, czy tak? Tak, o właśnie. O, tak, dobrze. Drugi kawałek, obok? Obok, jasne. Proszę bardzo. I teraz zamykamy. Zamykamy i pozostawiamy ją na około... Dwóch godzinek. Dwie godziny. Do wędzenia używa się przede wszystkim drzewa owocowego. Tak. Jakie to drzewo? To jest gruszka, gruszka i jest jabłko też. Oczywiście. Są mieszane dwa smaki tutaj. Czyli gruszka i jabłko do schabu są idealne. Arek właśnie sprawdza, czy schab już doszedł. Arku, mięsko gotowe? Jeszcze chwileczkę i będzie gotowe. No to dobra, to my teraz wracamy do kuchni.
Fajna ta wasza wędzarnia. Często z niej korzystacie? Codziennie używamy. Codziennie. Wędzarni. Jest niezbędna. Jest bardzo potrzebna nam. Dobrze, widzę, że tu macie produkty. To lokalne rzeczy? Tak, my używamy głównie lokalnych produktów. Tak samo ten schab pochodzi od naszego lokalnego tutaj rzeźnika, dostawcy. Ziemniaczki, wszystkie kapusty, wszystkie rzeczy, które używamy do naszych dań, są produktem lokalnym. Widzę, że ziemniaczki już się pospieszyłeś, bo ze mnie zrobiłeś. Już są gotowe do kluseczek naszych. Okej, okay, a to? A to są liście nasturcji z naszego ogródka. No rozumiem, do dekoracji kwiatów. Do dekoracji. Nie je się ich. Jada się. Naprawdę? Naprawdę. No dobrze, zobaczymy. Spróbuję w każdym razie, jak wytrwamy. To co, bierzemy się do roboty. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od kluseczek śląskich. Nauczę cię, pokażę ci, jak się robi kluseczki śląskie. Tu już są przygotowane ziemniaczki, mąka i jajko. Rozumiem, że dlatego przygotowałeś te kluski, żebym nie poznał przepisu. Każdy szef ma swój sekret. Dokładnie. No to proszę. Jestem gotowy, otwarty na nauki. Bierzemy sobie troszkę ziemniaczków, ugniatamy je najpierw sobie. Tak, wystarczy? Oczywiście, wystarczy. O. Kto będzie miał ładniejszą kulkę teraz? Okaże się teraz. Dobra. I naciskamy. Tak, paluszek? Paluszek. Proszę bardzo. I układamy sobie kluseczki. W skali od 1 do 10? 9 będzie. Dobra. Także następne. Następna będzie na dychę. Kluski powędrowały do garnka, jak wypłyną, to się ugotują i wtedy podamy je na talerzu z naszym schabem, a schab w wędzarni. Wędzarni, także... Myślisz, że to już jest ten moment? Myślę, że jest gotowy, także można iść po ten nasz schab. No to pędzę, to pędzę. Jak to pachnie, rolada wieprzowa, 2 godziny w wędzarni. Jak oceniasz, idealna? Idealna. Kolor ma i zapach też. Już bym chciał zjeść. Także mogę zrobić. Można umieścić tak? Naszym, dobra, jasne. Uwaga. Po prostu. Po prostu. Pyk, i poszło. Ale się tam dusi pięknie. I druga, ta jest większa. Ta jest większa. To dla ciebie. Bulion wygląda zjawiskowo. To taki tradycyjny rosołek? Tradycyjny oczywiście. Z trzech rodzajów mięsa? Wołowe, kaczka. Kurczacz. I kurczacz. I warzywa. Dużo warzyw, lubczyk. I nic więcej. No to jeszcze jak dojdzie tutaj ten smak i aromat wędzarni, to będzie niesamowite. Śliwek i morali także. Chcę zaryzykować bardzo śmiałą tezę, Arku. Tak? Zasmażka to fundamentalny składnik śląskiego sosu tutaj na Śląsku Opolskim. Oczywiście, tą zasmażką zagęszczamy wszystkie nasze sosy. Sos już gotowy, to została nam jeszcze czerwona kapusta do zrobienia. Moja kapustka już jest gotowa, którą przygotowałem dla ciebie. Sam zrobiłeś beze mnie. Bardzo się cieszę, że kluski doszły. 3 minuty, mówisz? 3 minuty. Po wypłynięciu, pamiętajcie. 3 minuty po wypłynięciu kluski są najlepsze wtedy. Dokładnie. Mamy gotowy sosik i nasze mięsko. Tak. Modra kapusta. No i to jest ten moment, kiedy siadamy do stołu, nie? Jeszcze nie wszystko. Co jeszcze? Zrobimy naszą wisienkę na naszym torcie, zrobimy mus modrej kapusty, suszony śliwek i morel. No to idziemy zblendować mus, a za moment ułożymy wszystko na talerzu. Tę chwilę myślę lubią wszyscy, ci co gotują i ci co jedzą, bo to moment, w którym uchylamy sobie nieba. Pan Olek dzisiaj mi uchylił nieba, bo mamy na obiad śląskie niebo. Śląskie niebo, inaczej zwane też śląskim rajem, czyli śląskim przysmakiem. Można powiedzieć niebo w gębie. Niebo w gębie, dokładnie. Stąd pewnie też ta nazwa tego dania, które często, kilkadziesiąt lat temu było podawane przez gospodynie domowe osobom, które przychodziły pomagać w gospodarstwie. Robiły to nieodpłatnie. Stąd takie specjalne danie, które te gospodynie postanowiły podawać w ramach podziękowania osobom, które pomagały przy gospodarstwie. 3 składniki dość nietypowe dla tego dania. 3 składniki typowe to na pewno samo mięso, znaczy nie tyle co samo mięso, co sposób jego obróbki, to mięso wędzone.
Dlaczego wędzone? Kiedyś mięsa wędziło się po to, żeby przedłużyć jego trwałość. Wiadomo, że lodówki czy zamrażarki albo nie istniały, albo były jakieś tam ich początki. Stąd też to jest forma idealna, jeśli chodzi o przedłużenie jego trwałości. Drugi składnik, to ja podpowiem, to jest nasturcja. Chyba rzadko kwiaty się jada, a tu śmiało możemy je zjeść. Tak, to się zgadza. To już znowu udział tutaj naszego szefa kuchni i tego, co mamy tutaj już niepodal nas, tak? Czyli naszego ogródka, gdzie takie właśnie rzeczy, nie tylko nasturcje, są hodowane, a później trafiają na talerze i są jak najbardziej elementem jadalnym. No i trzeci to mus z modrej kapusty, śliwek i moreli. No to bierzemy się chyba do roboty, prawda? Tak jest. Smacznego. Śląskie niebo. Niebo w gębie. Niebo w gębie.